Kochani widzowie, w tym momencie znajdujemy się w prywatnej winnicy posiadłości obecnego tutaj Dawida, zwanego również jako Bąkol. Dawidzie, powiedz nam, jakie będziemy tutaj, prawda, testować, smakować zacne trunki? Moi drodzy, mamy tutaj wiele trunków do dyspozycji. Mamy na przykład tutaj tak zwane wino z moików. Czyli wiesz, co to są moiki? To są takie żółte kwiatki. Żółte kwiatki i z tego, moi drodzy, nie tylko oczywiście czerpiemy karmę dla naszych chomików czy królików, ale na przykład możemy robić piękne wino. Wino rosso, jak widzimy, oczywiście, bo posiadamy tutaj drukarkę, możemy sobie drukować. Jak widzimy dry, co to znaczy dry? Suchy. Suche wino, moi drodzy. Co to oznacza? To oznacza, że na drugi dzień nas suszy, ale my oczywiście mamy, zobaczcie, mamy tutaj oczywiście dżem. Roztomajte z orcza za kąsek. Z ogórków, mamy także rybland z tego, Z grzybów, ale mamy tak, mamy wino marki Rolnik. To jest wino 2012 datowane, czyli 3-letnie, moi drodzy. Nie oszukujmy się, za takie wino naprawdę trzeba dużo zapłacić. W tym momencie następuje zwolnienie wieczka. Maszyny blokującej. Proszę powoniać. Zawonią. Drodzy widzowie, żałujcie, że nie możecie tego czuć, ale wonio, jak to się godo po śląsku, pięknie. 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 To jest pierwsza szolka, docia. A to jest domia. Jeszcze tak troszkę, tak samo. Dobra. No i co teraz następuje? Następuje zamknięcie blokady. To oczywiście wędruje koło mojego łóżka. Ja sobie będę systematycznie i oczywiście testował, czy wino się nie zepsuło. Teraz podejmujemy owe szolki i tak zwane Stossen, Glas Sekt, Pysk. No i co pierwsze? Proszę jeszcze nie pić. Proszę jeszcze nie pić. Pierwsze, co musimy obejrzeć, to tak. Zapach. Barwa, może ja pokażę pod światło. Barwa jest taka ciemna wiśnia, krwista, taki pełny kolor. Barszcz, piękny, taka botwinka, pełny kolor. Podchodzące tak. Pod botwinkę. Coś takiego. No, bardzo ładnie pachnie. Czekajcie, jeszcze musimy pomieszać. Dobrze. Tego. I uwaga, pierwszy łyk musi być taki bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Bardzo dobre. Czyli można pić? Bardzo polecam. To teraz spożyję. Bardzo zacne. Moi drodzy, cudowne wino. Nie ma to jak domowe wino. Oczywiście to nie jest Bimber, żeby nie było. Także z całego serca polecamy wyrób tradycyjny, śląski. Takiego wina w sklepie nie dostaniecie. Oczywiście. Ja jeszcze mogę powiedzieć, jakby co. No, jakby Wiedźmin sam z nami był, to myślę... To na pewno by pił. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja wcześniej napiję tego. Proszę zobaczyć. To jest bardzo dobre wino. Bardzo dobre. Także to były, proszę państwa, trunki z winnicy, piwnicy obecnego tutaj ze mną mojego kamrata z Wiernego Śląska Dawida i bardzo wam dziękujemy za uwagę, a my tymczasem oddajemy się dalszej, prawda, konsumpcji i... I można powiedzieć, że to był Wiedźmin 4 Dziki Samogon. Jak to się mówi, voulez-vous coucher avec?